Dzień dobry moi drodzy. Bardzo Dzień Was dobry. przepraszam, że Was tak tutaj wstrzymałam okropnie, ale no po prostu nie mogłam przerwać, to było zbyt ciekawe. Zgadzam. Zwłaszcza, że właśnie miałam taką myśl od paru dni i od razu po prostu przejdę do niej. Powiem tylko jeszcze, zanim do niej przejdę, że Alek Tarkowski i Aleksandra Janus są oboje pracownikami i twórcami Centrum Cyfrowego, chyba najstarszej, najbardziej zasłużonej organizacji pozarządowej w Polsce, która zajmuje się technologią, światami cyfrowymi, standardami, których powinniśmy przestrzegać w momencie, kiedy się zabieramy do pracy z technologią, czy do korzystania z niej w taki czy inny sposób. I właśnie tak sobie pomyślałam, odbijając się od kwestii straty, że to musiał być dla Was niezwykły rok, dlatego że całe życie zajmujecie się czymś, co dotychczas było, powiedziałabym, dosyć niszowym obszarem refleksji nad standardami, nad pewnego rodzaju zasadami, którymi należy się kierować, czy o które należy walczyć w momencie, kiedy się wprowadza technologię do codziennego życia, do komunikacji społecznej, do edukacji, do uprawiania kultury. I nagle przychodzi taki moment, w którym cały świat jakby dorównuje do Was i mówi: Matko Boska, musimy nadrobić, bo nagle mamy tylko to. Więc powiedzcie, czym był dla Was ten rok i jak na razie oceniacie, bo jeszcze się nie skończy. Patrzę pytająco na Alka, żeby zacząć. To jest, myślę, że masz absolutną rację, że myśmy mieli takie poczucie i ja tutaj mówię za siebie, być może Alek zaraz zaprzeczy i powie coś zupełnie innego. Ja na pewno miałam takie poczucie, że wszystko przyspieszyło w tej naszej działce tak niesamowicie i że pewne kompetencje, pewne przekonania, które my staraliśmy się budować bardzo długo, one nagle w bardzo szybkim tempie przez rzeczywistość jakby zostały zaaplikowane do różnych dziedzin, którymi my się zajmujemy, jednocześnie ujawniając pewne wyzwania, problemy, o których też od jakiegoś czasu mówiliśmy i które badaliśmy. I w niektórych wypadkach to zadziałało w taki sposób, że różne osoby, które do tej pory na przykład były niechętne pewnym naszym pomysłom, się do nich przekonały, co było bardzo dla nas interesujące. A jednocześnie mam wrażenie, że zaobserwowaliśmy też, że dla wielu osób był to czas próby. Takiej próby naprawdę, która jakby jakoś też trudno doświadczyła wiele osób, o czym przed chwilą też rozmawialiście. I myślę, że my wręcz nie nadążaliśmy trochę z komentowaniem tego i wyciąganiem wniosków. Staraliśmy się pracować dosyć intensywnie i pewnie za chwilę możemy opowiedzieć więcej o tym, jak ta praca wyglądała. Ale mam wrażenie, że jakby my do tej pory realizowaliśmy taki rozbudowany, długi i ambitny kurs transformacji cyfrowej pewnych obszarów rzeczywistości, który nagle od marca mniej więcej 2020 w Polsce stał się przyspieszonym kursem, który już realizowała rzeczywistość, a nie tak bardzo Centrum Cyfrowe. No ale my staraliśmy się oczywiście dogonić tę rzeczywistość i tym grupom, z którymi pracujemy. Tutaj pewnie warto wymienić zwłaszcza nauczycieli, pracowników instytucji kultury, osoby, które reprezentują sektor publiczny. No my staraliśmy się bardzo być z nimi w tym i nieść im wsparcie na bieżąco, też komentując rzeczywistość w tym, jak ona się zmienia. Właśnie, przypis jest taki, że my staramy się patrzeć na technologię w jakichś kontekstach i tak jak Ola powiedziała, takimi ważnymi kontekstami dla nas jest na przykład świat edukacji czy sektor kultury. One się wyróżniają tym, że tam często człowiek nie jest sam, tylko jest częścią jakiejś instytucji. To jak ta instytucja działa jest strasznie ważne. I też dla nas jest bardzo ważna praca w takich miejscach, bo wydaje mi się, że jak ogólnie mówimy o wpływie technologii, no to lubimy sobie wyobrazić taką jakąś pojedynczą osobę kontra system technologiczny i zazwyczaj w dwóch scenariuszach albo jest to świat rozrywki i kontaktów towarzyskich, albo jakieś takie fundamentalne wyzwanie, że ta technologia jest jakimś takim systemem, a my lubimy na nią patrzeć w konkrecie, gdzie też się ujawniają te wszystkie systemy, ale też się mieszają z jakimś bardzo takim zastanym światem technologii. Jeszcze jednym świecie, którym na pewno warto powiedzieć, to jest też świat pracy codziennej, którym akurat może zajmujemy się mniej, choć sami ćwiczymy tą pracę, myślę, z niezłymi skutkami. No ale właśnie powiedzcie trochę więcej o waszej pracy w tym sezonie właśnie z sektorem kultury i z sektorem edukacji, bo zrobiliście
całą masę badań, pracujecie z masą ekspertów. Wiem, bo jestem jedną z waszych ekspertek i jestem z tego przepotwornie dumna i rozmowy w kręgu osób, z którymi współpracujecie, są ogromnie inspirujące. Chciałabym, żeby więcej osób miało szansę mieć dostęp do tych dyskusji, do ich rezultatów. Opublikowaliście już raport o cyfrowych stanach przejściowych, opublikowaliście szereg różnych dokumentów i nazbieraliście doświadczeń właśnie z tych dwóch jakże ważnych dla nas sektorów. Co jest takiego najbardziej, powiedziałabym, intensywnego? Czy jaka zmiana, czy jakie potrzeby wyłaniają się na pierwszym planie z tego, co usłyszeliście, czy zaobserwowaliście właśnie w tych sektorach? Może ja zacznę. Dla mnie niesamowite było w tym czasie, że powróciliśmy do takiego bardzo podstawowego hasła, którego już dużo nie słyszeliśmy, czyli wykluczenie cyfrowe. Wykluczenie cyfrowe to jest coś, o czym rozmawialiśmy, jak w Polsce z internetu korzystało, nie wiem, 10% osób, a potem 50, a dziś w grupach wiekowych poniżej tam 60 lat dobijamy już do 100 i w ogóle nie używamy tego słowa, albo używamy go w bardzo już taki subtelny sposób. Mówimy, że to wykluczenie dotyczy jakichś umiejętności, motywacji. A tu nagle przyszła pandemia i wróciliśmy do tematów takich jak, czy jest komputer, czy jest łącze internetowe. No to strasznie było widać właśnie w edukacji, ale wydaje mi się, że ta edukacja bardzo szybko się wymieszała w ogóle z takim życiem społecznym. W większości domów to był miks potrzeb edukacyjnych z koniecznością zdalnej pracy, czyli w ogóle innego... I jakiegoś oderwania się też jeszcze przez rozrywkę czy kulturę przy okazji. No i po prostu wyszło nam, że na 5 milionów uczniów, a każdy uczeń jest obłożony swoimi rodzicami, innymi osobami, więc jest to naprawdę jakaś pokaźna część Polaków. No tak co najmniej 1/5, 1/4 ma jakiś problem. Na przykład komputer już jest prawie u każdego. Komórka jest w każdej kieszeni, ale na komórce polecam spróbować się uczyć lub efektywnie pracować zdalnie. A komputer bardzo często trzeba, że tak powiem, sobie wyrywać, bo na przykład jest 1 na 2 osoby, 3, 4, nie wiemy tego dokładnie, podejrzewam, że czasem 5 i więcej. No albo jak sobie uświadomimy, że w 2020 roku zdaniem badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej jakieś 80 tysięcy dzieci nie ma sprzętu nadal. No można sobie powiedzieć, dobrze, tylko 80 tysięcy, a w sumie dzieci jest kilka milionów. No ja myślę, że jest to jakaś kompletna porażka i to nagle nam wyszło na jaw. No i teraz dobre pytanie, co dalej, bo można sobie powiedzieć, ale ta zdalna edukacja na przykład się skończyła. No tak. No to może te problemy możemy z powrotem zamieść pod dywan. Mi się wydaje, że zdrowiej by było pomyśleć, że to są rzeczy do naprawienia. Mhm. I nie tylko dlatego, że może będzie druga runda pandemii, tylko to są rzeczy niezbędne, żebyśmy rzeczywiście korzystali i to w sprytny i mądry sposób z technologii jako społeczeństwo. Jeśli dzieci nie miały komputera, żeby uczyć się zdalnie, to teraz też nie mają go, żeby w spokoju, nie wiem, nauczyć się programować albo montować filmy. I musimy o tym myśleć, a nie tylko rozmawiać o tym, czy dość informatyków jest przeszkolonych z technicznej inteligencji, prawda? Ola, a jak to wyglądało w kulturze? No właśnie, ja mam wrażenie, że mogę dodać do tego, co Alek powiedział, takie drugie hasło obok wykluczenia cyfrowego, które bardzo fajnie, że Alku wysunąłeś na pierwszy plan. Drugim takim hasłem, które też poniekąd wróciło, trochę by się wydawało już może z lamusa, są kompetencje. I mam wrażenie, że to się również bardzo ujawniło i w edukacji, i w kulturze. To znaczy niewątpliwie instytucje dosyć szybko jakby zareagowały na tę sytuację lockdownu, starając się dostarczać swoim odbiorcom treści online. Mieliśmy wręcz do czynienia z jakimś takim zalewem, nadmiarem tak jakby kultury cyfrowej, którą nie wiadomo już, czy w ogóle ktokolwiek miał możliwość konsumować, biorąc pod uwagę wszystko, o czym przed chwilą Alek powiedział, ale też mam wrażenie, że instytucje kultury nie tylko zrozumiały, że nie wszystkie dobrze znają swoich odbiorców i wiedzą, dla kogo działają i jak tych ludzi znaleźć, co było ważnym elementem tego doświadczenia, ale też mam wrażenie, że dosyć dobrze to był moment, w którym pracownicy sektora kultury przekonali się też o tym, jak ważne są być może pewne kompetencje cyfrowe, które nie wszyscy w danej instytucji na przykład posiadają, czy zdążyli sobie wykształcić. I nie chodzi tutaj tylko o kompetencje niezbędne do tego, żeby dostarczać odbiorcom ofertę online, ale też na przykład współpracować zdalnie.
To mam wrażenie jest współpracować z artystami, ich wspierać, jeżeli to są instytucje, które mają ten rodzaj misji, współpracować w zespołach, żeby tworzyć dalej projekty, które w realiach globalnej pandemii musiały na przykład zostać przeformułowane. Tak. I my to obserwowaliśmy bardzo wyraźnie. Stworzyliśmy wiosną zupełnie jakby przypadkowo, wypuściliśmy akurat wiosną takie narzędzie, które nazywa się Transformator Kultury, które zupełnie przez przypadek zbiegło się z tym doświadczeniem, które miało na celu wspierać instytucje w tym, żeby w sposób jak najlepszy, jak najbardziej rozsądny wdrażały projekty cyfrowe. Taki też sposób, żeby one były nastawione na długie trwanie, żeby angażowały odbiorców, żeby naprawdę były realizowane w sposób, który jakby jest zgodny z misją tych instytucji, a nie tylko przejściową modą i koniecznością szybkiej reakcji. I z tego, co wiemy od pracowników instytucji kultury i pewnie zaraz możemy też powiedzieć dwa słowa o nauczycielach, to jest to, że wielu z nich właśnie jakby lockdown zastał w tej sytuacji, w której oni nie czuli się pewnie w tym obszarze. Nie każdy z nich miał doświadczenie realizowania projektów cyfrowych. Bardzo wielu rzeczy musieli się bardzo szybko nauczyć. I teraz będziemy chcieli i mamy taki plan, żeby przyjrzeć się temu, bo to nam się wydaje bardzo ważne, ile z tych praktyk, które w momencie kryzysu zostały wypracowane, zostanie z tymi instytucjami. O, tak. Bo to, co mi się wydaje bardzo ważne, to, żeby to doświadczenie mobilizacji i bardzo takiej przyspieszonej, na pewno stresującej nauki, żeby to doświadczenie zostało w tych instytucjach i stało się częścią kultury instytucjonalnej jako jakiś zasób wiedzy, a nie teraz jakby zostało odłożone na półkę po tym, jak kryzys został częściowo zażegnany. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że oczywiście to nie jest tylko kwestia strategii instytucji, to jest też kwestia takiego społecznego podejścia do tego, czy właśnie to doświadczenie tego roku i doświadczenie pandemii jest jakimś jednorazowym potknięciem w marszu, czy takim procesem, który należy wykorzystać do pewnych przemian, czy wprowadzenia pewnej nowej optyki jakby na to właściwie, to co powiedział Alek, że ta technologia tak naprawdę jest z nami w najbardziej podstawowych etapach naszego życia, czy elementach naszego życia i nagle w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś takiego kryzysu, to my tak naprawdę weryfikujemy jakby całą naszą relację z nią. I chciałam tutaj właśnie zapytać przy tej okazji o wasze obserwacje i wnioski i oczywiście plany związane z tym, czym centrum też się zajmowało mocno w tym sezonie, czyli z tematem jakby społecznego wymiaru technologii, tego, że właśnie technologie, okej, to są narzędzia, których używamy, żeby się uczyć, żeby przekazywać sobie treści, żeby pracować, ale technologia to jest też właściwie taka tkanka, która przenika całą naszą rzeczywistość i ta tkanka wpływa na to, jak my tę rzeczywistość widzimy i w jaki sposób się z nią porozumiewamy i finalnie jaką mamy z nią relację. Chciałam was zapytać o ten społeczny wymiar technologii i co wam wyszło w tym roku z tych obserwacji i przede wszystkim co zamierzacie zrobić dalej w tym kierunku, żeby ten temat nie umarł, żeby ten temat był podejmowany szeroko. Zresztą powiem, staraliśmy się w taki trochę bardziej systematyczny sposób to obserwować i nasze zapiski tak mniej więcej z czerwca można znaleźć w raporcie, który się nazywa Stany przejściowe. Cyfrowe stany przejściowe. Zastanawiam się, jakie są te stany cyfrowe. Mówimy bardzo jasno stany przejściowe, bo to jest moim zdaniem hasło tego roku, ten angielski termin liminal, po polsku może trochę jak zwykle nieraz w stosunku do angielskiego jest zgrabny, ale równie dużo mówiący. Jesteśmy w momencie przejścia, w tym takim symbolicznym przed progiem, na progu. Są jakieś Bardzo. Jest, no tak, troszkę trochę tak. Wydaje. I więc te diagnozy moim zdaniem będą ewoluować, ale ja nie wiem, czy to było do przewidzenia, czy nie, ale uważam, że jest to rok takiego gigantycznego, że tak powiem, znalezienia się w jeszcze mocniejszych objęciach technologii. I to się stało chyba bardzo szybko jasne i to się nie zmienia, że po pierwsze ja uważam, że to jest kwestia natężenia. To znaczy wszyscy, myślę, byliśmy z technologiami trochę więcej, trochę dodatkowych rzeczy zaczęliśmy z nimi załatwiać. Masę osób przeszła przyspieszony kurs cyfryzacji, prawda, czyli no, nauczyciele, którzy pierwszy raz w życiu prowadzili lekcje online. Masa ludzi pewnie zaczęła robić zakupy online, część ludzi zaczęła jedzenie kupować online. Znów, to są takie bardzo proste rzeczy i to w tym moim wszystkim jest najważniejsze. Tu się nie pojawiła jakaś
Znaczy pojawić się miała jedna kosmiczna technologia, to miała być technologia śledzenia zakażeń, która w Polsce okazała się falstartem, zdaje się ściągnął ją 1 000 000 osób, chyba raczej bez przekonania, wiąże się to z naszym brakiem zaufania władzy. Może gdybyśmy mieli tą technologię, to naprawdę byśmy trochę mówili, że to jest naprawdę jakiś, kurczę, coś zupełnie nowego, że się dajemy tak śledzić. Ja mam poczucie, że to jest bardzo duży wzrost natężenia. Wszystkie duże serwisy kultury odnoszą i to i komercyjne, i niekomercyjne, po prostu taki wykładniczy wzrost. I jeśli jeszcze zaraz, Ola, chyba, że chcesz teraz coś wtrącić, bo jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, no bo wydaje mi się, że kluczowe pytanie, co dalej, bo chyba jednak wszyscy właśnie w tym zawieszeniu, w tym bardzo lubimy myśleć, że to jest taki przejściowy jeszcze jednak moment i no, że na przykład fajnie albo nie fajnie było przetestować, nie wiem, przedstawienia online, niektórym się sprawdziły, Ola może więcej opowiedzieć, są historie instytucji, którym to całkiem dobrze wyszło, no ale jest zupełnie inny scenariusz, jeśli to po prostu tak zostanie. Tak. Wydaje mi się, że jeśli to tak zostanie, to ileś fundamentalnych takich społecznych rzeczy dotyczących właśnie udziału w kulturze, udziału w życiu społecznym, relacji ze sobą, no naprawdę będzie w bardzo takim trudnym miejscu i nie będziemy dokładnie umieli sobie powiedzieć, jak to robić. Ola? Tak, ja chętnie to podejmę w tym miejscu, bo wydaje mi się, że to, co Alek powiedział o tym, że znaleźliśmy się w jeszcze mocniejszych objęciach technologii, jest bardzo ważne i też dla nas na pewno to jest ważne w myśleniu, no bo nasz projekt Spoutech, o którym wspomniałaś, który koncentruje się na społecznym wymiarze technologii, on bardzo mocno gdzieś ma na celu to, żebyśmy zadbali o naszą wspólną przyszłość związaną z tym, jak będzie kształtowana właśnie ona przez technologię. I bardzo ważne jest dla nas pytanie, czy w dyskursie o technologii będziemy głównie widzieli perspektywę biznesową, czy będziemy też widzieli perspektywę jakiegoś interesu społecznego. I to jest coś, co naszym zdaniem i co niewątpliwie wymaga jakiegoś takiego nagłośnienia i też jakby widzialności w debacie publicznej, ponieważ widzieliśmy teraz w tym doświadczeniu wiosny 2020 właśnie, że chociażby nawet dbanie o takie swoje potrzeby jak dobrostan czy zdrowie psychiczne w dużej mierze również odbywało się online. Jesteśmy, bardzo wiele obszarów naszego życia zostało przeformułowanych. Jednocześnie w większości ta scena technologiczna jest jednak zdominowana przez podmioty, które są podmiotami komercyjnymi i reprezentują komercyjne interesy. I to jest, myślę, bardzo istotne, jak w przyszłości ten układ będzie dalej działał i jakby w jaki sposób interes społeczny w ogóle może się manifestować na tej scenie technologicznej. Tak, no bo właśnie mamy pierwszy raz chyba taką sytuację, że wszystkie obszary życia, w jakich no, braliśmy i bierzemy dalej udział, są dzisiaj zapośredniczone przez produkty dosłownie no, kilku firm. I teraz myślę, że też nie bez powodu Netflix wypuścił Social Dilemma w takim, a nie innym momencie. Ja widzę bardzo dużą taką mobilizację, która jest kolejną falą i jakby jest czymś, co już było kiedyś podejmowane, ale mam wrażenie, że w tym roku może to trochę inaczej wybrzmieć, takich właśnie takiego momentu otrząśnięcia się, że jakby hej, ale jak gdyby te firmy nam coś zabierają. To nie jest tak, że to jest przezroczysta struktura i ta świadomość jednak prywatności, świadomość tych naruszeń, na które się godzimy i jakby do których jesteśmy już jakoś przyzwyczajeni, że ona się jakoś znowu odradza. Czy z waszej perspektywy jest tak, że raczej będziemy tworzyć użytkowników, czy formować użytkowników, którzy będą mówić, okej, tak musi być, bo tak jest, bo tak działa technologia, czy raczej będzie rodzaj takiej tendencji, żeby tworzyć nowe narzędzia, żeby tworzyć bardziej niezależne platformy, żeby jednak uświadamiać ludziom, że to nie jest tak, że te narzędzia, którymi się dzisiaj posługujemy, są przezroczyste, no i przede wszystkim, że nie ma nic za darmo. Mogę zacząć, Ola? Mi się wydaje, że to się wiąże z tym, co już tu mówiliśmy, o takim trochę zmęczeniu technologią, takim skazaniu na technologię. No bo alternatywą by była taka utopia, w której te wszystkie doświadczenia technologiczne przyjmujemy z radością i jesteśmy kreatywni w tym, jak wygląda nasze tak skrajnie zdalne życie. Szukamy nowych formuł, mamy 5 różnych Zoomów do wyboru, one są bardzo
graficzne, nie wiem, manipulujemy obrazem, gramy w jakieś gry społeczne umożliwione przez to, że zupełnie inne relacje są. Nic się z tego nie dzieje, a Fridays z takich rzeczy ma jakieś wąskie grono geeków, hakerów i informatyków, którzy może są w tym momencie bardzo podekscytowani, że więcej osób już to w poprzedniej rozmowie było trochę zaczyna żyć jak oni, tak bardzo zdalnie. Mhm. I ja jestem jakby taki zaskoczony poziomem tego, jak mało jest w sumie innowacji. Wiecie, mija pół roku i to najlepiej widać na komunikatorach, z których korzystamy. No to jak mało po prostu tutaj ktoś próbuje pokombinować, żeby... Ja bym nie chciał chyba odtwarzać, że tak powiem, normalnego życia społecznego, ale coś poszukać ludziom jakichś opcji, opcji na inne relacje, inne doświadczenia, jest właśnie takim dla mnie sygnałem na to, że... że ja tu nie widzę właśnie tej takiej przestrzeni eksperymentowania i to trochę mnie, szczerze mówiąc, martwi. Nie wiem, jak jest z instytucjami kultury, bo trochę mniej obserwuję, ale też chyba one głównie są zajęte, potwierdź to, jakimś takim, żeby w ogóle znaleźć się online. I najprostsze patenty okazują się świetne. Ola. Ja właściwie to myślę, że jest jedna ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to znaczy to, że w pewnym sensie zamknięcie instytucji, to co wydaje mi się dobrego jakby przyniosło instytucjom, bo oczywiście, że przyniosło wiele wyzwań, to wiemy, jest to, że uświadomiono sobie, że być może można myśleć o praktykach instytucjonalnych jako bardziej ekologicznych. I mam wrażenie, że to jest taka główna rzecz, która mnie bardzo inspiruje i też jakby ja jestem również z ramienia centrum członkinią i współzałożycielką takiej grupy Muzea dla Klimatu, która właśnie, ponieważ dołącza do nas bardzo dużo instytucji, rozrasta się ku kulturze dla klimatu, żeby być bardziej inkluzywną również na reprezentantów innych instytucji. I mam wrażenie, że to jest coś, co jest bardzo ważnym i dobrym jakby skutkiem tego doświadczenia totalnego zamknięcia, które mamy za sobą, zwłaszcza zamknięcia właśnie instytucji publicznych. Bo uświadomiono sobie, że być może produkcja, być może konsumpcja pewnych usług kulturalnych i oferty kulturalnej, być może tworzenie pewnych programów kulturalnych może wyglądać inaczej, w związku z tym, że może być również bardziej ekologiczne. I mam wrażenie, że to jest jeden z takich dla mnie bardzo optymistycznych i ważnych takich wniosków płynących z tego niewątpliwie trudnego doświadczenia. Czyli nie chodzi tylko o taki rodzaj kreatywności jakby w samej formule narzędzia, ale też kreatywności tego, w jaki sposób możemy wplatać nowe tematy czy wyzwania jakby do nowego modelu pracy. Myślę, że to jest coś, co jest super ciekawym tematem i na pewno jest też jakimś takim pozytywnym doświadczeniem w kontekście tego, od czego zaczęliście, że właściwie ten lockdown przyniósł taki powrót do ABC, to znaczy, że nagle się okazało, że nam się wydawało, że jesteśmy bardzo zaawansowani, okazało się, że po pierwsze my to jest jakieś wąskie grono ludzi, większość nie, nadrobiliśmy te braki, czy dostrzegliśmy ich skalę i próbujemy coś z tym robić i nagle na tym wyrasta jakiś taki nowy kwietnik, że wykorzystajmy to jako okazję do przemodelowania też nie tylko tego, w jaki sposób prowadzimy nasze instytucje, czy programujemy nasze instytucje, ale o czym i w jakim celu. Czy myślicie, że to jest jakaś szansa na taki właśnie zysk z tego dziwnego roku? Mnie się wydaje, przynajmniej w tym obszarze, który mnie interesuje, że tak i ja to już poniekąd widzę, to znaczy widzę, że praktyki się zmieniają. Oczywiście nie zbadaliśmy tego jeszcze, mamy zamiar to zrobić, ale na pewno wyłania się jakiś taki, to doświadczenie tego zawieszenia też dało taki moment do tego, żeby się zatrzymać, który czasem jest kluczowy do tego, żeby osiągnąć pewną zmianę. To znaczy nikt nie ma odwagi powiedzieć przestańmy produkować wystawy, po czym nagle musisz przestać produkować wystawy i okazuje się, że taka wystawa kosztuje i tyle, sprowadzasz ludzi z 7 krajów, zza oceanu i tak dalej. Przy okazji robisz cały czas nowe scenografie i nie recyklingujesz starych scenografii i to jest oczywiście tylko przykład, ale to zatrzymanie, mam wrażenie, było kluczowe do tego, żeby uświadomić sobie, to jest to, co na co dzień robimy, musieliśmy przestać, to znaczy, że możemy przestać i być może ten moment jest momentem do tego, żebyśmy się zastanowili, jak to robić dalej, kiedy uświadomiliśmy sobie, że być może da się inaczej.
Mhm. I to jest też ciekawe a propos przechodzenia pewnie przez różne kręgi tego jakiegoś takiego, nie chcę nawet te porównania z czyśćcem, jakoś mi w ogóle nie podchodzą. No zaczęliśmy od tego. Mam się tej strefy przejściowej, można sobie dowolnie wyobrażać, jako śluzę między statkami kosmicznymi, w cyberprzestrzeni, jakieś interfejsy, tylko może a nie... A tu tak. Dante. To nie Dante, jednak będę się śmiał. Bo to jest ciekawe, te fazy uczenia się, to znaczy umówmy się, uczenie się w marcu nie było zbyt przyjemne. Jeśli ktoś musiał opanować nagle pracę zdalną, to naprawdę myślę, to było mało atrakcyjny proces edukacyjny, bo to kompletnie wymuszone, prawda, i niezbędne. I nadal mam takie poczucie, też myślę o instytucjach, no to nie jest tak, że no teraz mają przestrzenie uruchamiać procesy namysłu, wdrażać metodologię design thinking, żeby wymyśleć, jaka jest alternatywa dla przedstawienia, tylko raczej wyobrażam sobie, że są zebrania, gdzie jest twarda dyskusja o budżetach, o miejscach pracy i na szybko kombinowanie, czy jest jakiś prosty strzał, prawda, jest trochę inicjatyw rządowych, czy da się wziąć jakiś grant, coś zrobić inaczej. To nadal długofalowo jest, myślę, tak sobie z uczeniem. Byłem na takiej ciekawej debacie, gdzie Eliza Kruczkowska, która w Polskim Funduszu Rozwoju prowadzi dużo działań edukacyjnych, to była rozmowa o edukacji, powiedziała, że ona wie, że to trochę zabrzmi strasznie, ale niemniej by sobie życzyła jeszcze trochę dłuższy czas takiego życia zdalnego, bo dopiero może w tej dłuższej perspektywie znajdziemy potrzebę i przestrzeń, żeby to uczenie się wykonać i tak poszukać tych trochę nowych trybów. Bo na przykład, taki podam jeden przykład, bardzo przyglądam się wydarzeniom. Tak, wydarzeniom, które były, no umówmy się, w większości sfer życia. Każdy pewnie tu uczestnik tej sesji umie wymienić kilka, które były takim kluczowym w kalendarzu momentem, nie wiem, jakiś kongres, jakiś festiwal, czy tam chodzi jako widz, czy jako kreator. No i nagle to wszystko siada i mam wrażenie, że jesteśmy na totalnym jeszcze etapie fantazjowania, że online może być wydarzenie i nie chcemy się przyznać, że wydarzenia online to są tak naprawdę audycje telewizyjne, jak dobrze pójdzie, ja mam takie wrażenie. No o tym właśnie będzie następne spotkanie, bo będziemy mieć rozmowę, którą poprowadzi Joanna z naszymi gośćmi, którzy będą dokładnie o tych zagadnieniach rozmawiać z perspektywy praktycznej. Wiem, że też będziemy mieli tam prezentację bardzo ciekawej takiej inicjatywy, którą zrobił TR Warszawa i która moim zdaniem jest doskonałym przykładem tego właśnie, jak kreatywnie wykorzystywać narzędzia w istotnym interesie twórczym. Nie będę robić żadnych spoilerów, Agata Kołacz sama o tym opowie, ale jest to naprawdę super rzecz. Natomiast chciałabym Was zapytać, tak już podchodząc jakby trochę do końca, jaka jest Wasza jak gdyby perspektywa na te najbliższe sezony? Bo chciałabym się trochę odbić od tego, co powiedziałeś, Alku, że potrzebowalibyśmy nawet jeszcze więcej czasu, żeby jakoś tak naprawdę poważnie zmierzyć się z tym, do czego zaczynamy się dopiero powoli przyzwyczajać, a wciąż mamy gdzieś z tyłu głowy, że może to minie. Jaka jest Wasza perspektywa na najbliższe sezony i przede wszystkim czego się spodziewacie i co rekomendowalibyście instytucjom, zwłaszcza instytucjom kultury, ale też edukatorom, którzy zajmują się pracą z młodzieżą, ze studentami, z dziećmi, z osobami, które jakby potrzebują jednak takiej perspektywy, okej, jeśli nie to, to co? Ja mogę zacząć i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to jest to, że my się bardzo teraz nastawiamy na to, że praca z tymi naszymi grupami docelowymi, między innymi pracownikami Instytucji Kultury i między innymi edukatorami, choć nie wyłącznie, że ona w pewnym sensie teraz trochę nabiera nowego tempa i nowego rozmachu. My właśnie teraz mamy sieć webinariów dla pracowników Instytucji Kultury, które właśnie mają im pomóc jakby w przygotowywaniu się do działania być może inaczej, bo mam wrażenie, że jest tak, że dużo naszej pracy wymagało do tej pory przekonywania też różnych osób do tego, że warto myśleć tak, jak my proponujemy myśleć. Mam wrażenie, że teraz ta sytuacja się zmieniła w tym sensie, że oni już to wiedzą i że teraz możemy usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o tym, jak to robić i jak można, i że już jakby nie musimy w pewnym sensie wykonywać tej pracy, która miała doprowadzić do tego, że spotkamy się w tym samym miejscu i stamtąd ruszymy we wspólną podróż. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo mam wrażenie, że to było doświadczenie, jakby trudne doświadczenie edukacyjne, takie, które sam każdy ze sobą przeszedł, ale też to, co jest nasze, na pewno to, co mamy w
planie, więc jakby rozwijanie tych działań i jakby kontynuowanie takich działań edukacyjnych, to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne, ale też mam wrażenie, że po pewnym okresie jakiejś takiej przerwy to doświadczenie lockdownu naturalnie oznaczało dla nas powrót do badań i analiz. My zawsze lubiliśmy badania i to nas zawsze interesowało i lubiliśmy robić projekty oparte o wiedzę, którą sami też zgromadziliśmy i nie bez powodu w tym okresie jakby ten nasz wysiłek badawczy się wzmożył i mam wrażenie, że to jest bardzo ważne. Teraz szykujemy się do kolejnego badania właśnie kadr kultury i będziemy chcieli też po prostu jak najlepiej tę rzeczywistość zrozumieć i to doświadczenie zrozumieć i pomóc też naszym odbiorcom to doświadczenie zrozumieć, żebyśmy na nim mogli wspólnie budować. Tak, to zrozumienie mi się wydaje super ważne i właśnie w takim czasie ostrej zmiany my zawsze mieliśmy poczucie, że technologia w ogóle nas wprowadza w stan zmiany i po prostu jeśli nie próbuje się tego jakoś uświadomić sobie, uświadomić innym dookoła, to ci, którzy sobie to uświadamiają, są górą. Ci, którzy robią takie analizy i tutaj nie chcę snuć jakichś takich, dalekie są takie wizji po prostu opresyjnego biznesu, ale zgadzam się z Olą, która mówiła, że jest masę w się jawi takich dysproporcji i te życie społeczne jest często teraz konstruowane przez różne firmy, które mają akurat to bardzo dobrze, bardzo dobre plany, bardzo dobre, myślę, jakieś strategie i wizje, które są po prostu takie ograniczone, bo są rynkowe i na przykład nie uwzględniają innych sfer życia. Drugie, co ja bym dodał, i to trochę ciągnąc wątek tych wydarzeń, bo naprawdę to mi bardzo chodzi po głowie, że wydaje mi się, że masę i naszego życia społecznego i takiego zawodowego jest właśnie oparte na jakiegoś rodzaju wydarzeniach, warsztatach, konferencjach, panelach i szczerze mówiąc, i to jak na razie nie wychodzi za dobrze. I ja szczerze mówiąc, chętnie bym się zbiorowo nauczył, że nie wszystkie te działania mają sens. Znaczy ja już bym powoli chciał, żeby ktoś opowiedział historię, kiedy w Polsce zaczęliśmy robić panele i dlaczego może już ta formuła 7-osobowych godzinnych spotkań, gdzie wszyscy siedzą w rządku, to jest na przykład bardzo fajne, że my nie siedzimy w rządku przy jednym stole i myślę, że to zmienia dynamikę, mogłaby już pójść do lamusa i wtedy można sobie otworzyć pytanie, i co wtedy? I moim zdaniem odpowiedzią są społeczności, a nie wydarzenia. Wydaje mi się, że jak online wszyscy będziemy zmęczeni tym Zoomem, to najlepszym powodem będzie spotkanie się po prostu z człowiekiem, z którym mam jakąś relację, przyjaźń, a może go poznaliśmy, ale oferta, że będziemy w jakimś ciągu zdarzeń. Ja uważam, że instytucje kultury, gdzie w ogóle dużo się mówi o społecznościach wokół instytucji, może powinny mniej myśleć o tym, czy mają tam 500, 1000 osób na wydarzeniu. Niech je mają raz na pewien czas, jeśli na przykład potrzebują sprzedać bilety, ale może zrobi się jakaś taka faza na to, żeby budować wokół siebie takie sieci wirtualne. To wymaga trochę innych kompetencji, ale też innego ustawienia wskaźników, innych założeń. I mnie to na przykład bardzo interesuje pójście w takie społeczności, bo uważam, że społeczności online mogą działać. Ich jedna wielka zaleta jest taka, że połamaliśmy między sobą masę barier geograficznych. Tak. Ja czuję, że dawno nie miałem tak dobrej relacji z ludźmi z innymi miejscami w Polsce, których szczerze mówiąc jako warszawiak, mogę się przyznać, często ignoruję. Po prostu spotykamy się w Warszawie, jest kawka, coś tam w czyimś biurze, a gdzieś tam siedzą ludzie, prawda, w Bytomiu i Gliwicach i Krakowie, a teraz nagle jest to równie łatwe. Jak się zna języki, to też można już tu się z Brazylią i Ganą połączyć. I to akurat uważam jest świetne. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Po pierwsze, faktycznie ten nowy kosmopolityzm to też jest coś, co już przywoływany Krastev właśnie pokazał, że to jest nie tylko kwestia tego, że okej, jest jakaś demokratyzacja tych kontaktów. Jesteśmy naprawdę wszyscy w tej samej sytuacji i też moje doświadczenie zawodowe też to potwierdza, że pracujemy właściwie z ludźmi z całego świata i mamy dokładnie te same problemy i te same kłopoty, bo ograniczają nas te same narzędzia. I tu znowu wracamy do tego, że ta technologia nie jest przezroczysta, dlatego że jeżeli każdy ma dostęp do takiego samego Zooma, bez względu na to, gdzie mieszka, jaka jest u niego strefa czasowa, a ile zarabia, no to coś się tutaj zaczyna ciekawego dziać, prawda? Już nie ma tego problemu, że jesteś na konferencji albo na festiwalu i nie stać cię na to, żeby pójść na kawę do najdroższego hotelu, gdzie akurat siedzą wszyscy paneliści, z którymi chciałabyś dwa słowa, tylko jesteś w sytuacji demokratycznej. Ale z drugiej strony, mam wrażenie, że ten kosmopolityzm i to poczucie właśnie możliwości kontaktu przy jednoczesnym ograniczeniu takiej mobilności realnej sprawiło, że ludzie zaczęli jakoś myśleć bardziej o swoich tych społecznościach lokalnych, że ta tendencja do tego, żeby naprawdę zastanowić się, kim jest ta nasza najbliższa grupa odbiorców, z kim my tak naprawdę mamy najlepszy sojusz i kto
gdzieś był tym naszym towarzyszem broni przez te miesiące izolacji i byliśmy w dialogu. I to moim zdaniem funkcjonuje zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i na płaszczyźnie instytucjonalnej. To jest super ciekawe właśnie, Alku, że masz ten koncept jakby bardziej budowania społeczności niż wydarzeń. I jeżeli mielibyście wskazać taką no nie chcę powiedzieć taką rekomendację, jakby jak się do tego zabrać w praktyce, to znaczy co byście radzili instytucjom albo podmiotom, które chciałyby właśnie pójść w tę stronę, bo jest to w jakimś stopniu im dzisiaj bliskie, ale jak się do tego zabrać tak z praktycznej strony? Co trzeba wiedzieć, jakie trzeba mieć narzędzia, jakie należy sobie, jak to zmienia jakby nasze myślenie w ogóle o programowaniu instytucji, o komunikowaniu się z ludźmi, o tym, kogo sobie dobieramy na współpracowników? Ja myślę, że Alek, widzę, że się zamyślił i zaraz pewnie będzie chciał coś powiedzieć, więc skorzystałam z chwili, że wziął oddech, żeby powiedzieć, że mi się wydaje, że dużo na przykład pokazuje, dużo możemy zobaczyć w tym, jak instytucje na przykład w tym lockdownie sobie z tym radziły. Wiecie, tam były takie sytuacje, że okazywało się, że mały skwerek koło muzeum jest najważniejszym dobrem całej dzielnicy, bo jest tym małym pasem zieleni, prawda, którego wszyscy pragną, zwłaszcza wtedy, kiedy nie można było chodzić do parków i tak dalej. I okazywało się, że mamy mnóstwo super rzeczy i być może mieliśmy super program jako instytucja, ale okazuje się, że naszym wielkim zasobem jest ten mały zielony skwerek przed naszą instytucją, gdzie spotykamy się z sąsiadami z naszego najbliższego otoczenia. I mam wrażenie, że nie bez powodu też dużo projektów takich teoretycznych, instytucjonalnych teraz w tym roku i tej wiosny i lata toczyło się wokół tematu sąsiedztwa i lokalności. Mhm. Mam wrażenie, że to bardzo ważne i symptomatyczne. I wydaje mi się, że oprócz takich rzeczy, o których myślę, że Alek pewnie za moment powie, to znaczy tego, jak można budować społeczność, też jak budować społeczności online, wydaje mi się, że bardzo ważne jest właśnie szukanie tego, co jest tym naszym wspólnym dobrem albo wspólnym zasobem, albo wspólnym interesem, wokół którego jesteśmy gotowi się organizować. I mam wrażenie, że w wypadku instytucji to oczywiście mogą być różne rzeczy, ale bardzo ważne jest dostrzeżenie tego, że być może mamy jakiś wspólny interes na przykład, albo być może mamy jakąś wspólną agendę, która może tworzyć tę energię, która utrzymuje tę społeczność w relacjach. Alek? No to w ogóle ciekawe, co mówisz o tej przestrzeni fizycznej, bo ja też paradoksalnie zacząłem, jak zacząłem się jakiś instytucji, jak to myśleć o tych niedaleko mnie z dużymi podwórzami. I to w ogóle chyba jest też taka ciekawa na boku lekcja, że ta przestrzeń otwarta, która została zdefiniowana jednak jako bardziej bezpieczna, stała się wielkim zasobem dla nas wszystkich. I to był duży powrót na różne place, parki i tak dalej. Teraz będzie gorzej w ciemnym listopadzie. Jak spytałaś Anna o te praktyczne rzeczy, to może trochę zadziorna taka myśl mi przyszła do głowy, że ogólnie bym zatrudnił youtuberów i influencerów kulturowych, bo w ich świecie po prostu nie tworzy się kultury bez społeczności. Oni też tworzą filmy, muzykę, nie wiem, wydają książki, ale zawsze mają tą kartę przetargową i ileś osób. Tylko kłopot, który tam widzę, że jednak ta społeczność często jest taka bardzo podporządkowana, prawda, stadem trochę, które idzie za tobą, podporządkowane jakimś biznesowi, interesom tej jednej osoby. Więc to by należy jakoś przełamać i kurczę, nie wiem, no wchodzę w terytorium jakichś takich ckliwych myśli, że po prostu szczerze trzeba uznać tą społeczność, bo też instytucje kultury, ja mam na przykład nieraz takie poczucie, że mówią dużo o sąsiedztwie, to są moje prywatne doświadczenia, a na koniec trochę się czuję jak taki... Oszukany. Nie, że moim zdaniem, że ci ludzie lokalnie jednak kolonizują sobie sami przestrzeń tych instytucji, trochę one tak się na to zgadzają, to nie jest jakaś taka szczera relacja i może potrzeba jakiegoś bardziej tęgiego mózgu niż mój Ale słuchajcie, no na przykład jutro będziemy rozmawiać o tym bardzo szczegółowo z Kateriną z Open Documentary Lab na MIT. Będziemy rozmawiać o kokreacji, czyli o współtworzeniu, o tendencji, która wcale nie jest zjawiskiem nowym, ale która akurat w środowiskach kulturalnych i kulturotwórczych jest czymś super ciekawym i ważnym. I przychodzi mi do głowy w momencie, kiedy mówicie o tym, żeby bardziej stawiać na społeczności i to zwłaszcza na społeczności takie, czy na wspólnoty lokalne, ale lokalne możemy rozumieć lokalne zarówno pod względem jakby geograficznym, ale lokalne też pod względem merytorycznym. To znaczy, że jeżeli łączą nas pewne grupy tematyczne czy grupy interesów, jakby podobne cele,
że wtedy te wspólnoty się łatwiej można wypracować. I ta zasada współtworzenia, o której jutro będziemy rozmawiać szczegółowo, jest czymś, co jest właśnie bardzo gdzieś bliskie temu, o czym jakby w Współtechu rozmawiacie, czyli tym, że żeby tworzyć za pomocą technologii, czy żeby tworzyć technologie dla ludzi, które mają sprzyjać budowaniu jakościowych, wartościowych kontaktów, które mają być narzędziem opieki i troski, które mają być niemanipulacyjne, których zadaniem nie jest wyzysk lub monetyzacja, lecz udostępnianie jak gdyby pewnych dóbr, czy współdzielenie się nimi, wtedy ta zasada współtworzenia czy kokreacji jakby i dopuszczanie różnego rodzaju osób, podmiotów i przedziwnych idei jakby do procesu budowania jakiejś idei wspólnej może być właśnie jakimś takim narzędziem właściwie, że w momencie, kiedy się postawi to jako wartość na poziomie takim zero tej piramidy, jak teraz będziemy budować nowe modele działania naszej instytucji, okej, jeżeli stawiamy kokreację na dole, to tak naprawdę ta piramida się sama nam za chwilę zbuduje. Ja to podchwycę, bo również tego lata byliśmy jako Centrum Cyfrowe w procesie strategicznym sami jako organizacja i wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak bardzo kluczową wartością nie tylko dla naszej organizacji, ale dla projektów, które realizujemy, jest współpraca. I właśnie współpraca, która zakłada, że mamy równe prawa do tego, żeby dać coś od siebie i wnieść coś od siebie, żeby wspólnie coś budować. I to jest dla nas wartość, która jest bardzo ważna i my tę wartość staramy się jakby nieść ze sobą, zarówno pracując z nauczycielami, jak i z pracownikami instytucji kultury. I to też się wiąże z otwartością, która zawsze była dla nas ważną wartością, to znaczy równym dostępem do różnych zasobów i treści. Ale też mam poczucie, że to, co jest bardzo ważne i też być może w budowaniu społeczności, to jest taka inna wartość, która do tej pory była wpisana w różne nasze projekty edukacyjne, ale mam poczucie, że również jest ważna, to znaczy przygoda, to znaczy współpraca i wspólna przygoda, w którą się możemy wszyscy jakby razem wybrać. Mam wrażenie, że to jest również ważne, żeby to miało ten element dający satysfakcję i ekscytację, tak, że tworzymy coś wspólnie i mamy jakiś wspólny cel i z tego wyzwala się energia, która się nam wszystkim udziela. To jest, mam wrażenie, coś, co jest bardzo ważne, żeby to się udawało. Alku? No to mi się kojarzy od razu jakoś z... Ta przygoda zaczęła myśleć o alternative reality games, czyli takie odmianie masowych gier dziwnie mieszających świat rzeczywisty, jakieś różne formy medialne i też przecinające różne media. Można by w to głębiej się, ja nie mam z nimi dużego doświadczenia, ale pomyślałem o nich jako takim czymś ciekawym, bo jest to zupełnie inna formuła działania i to mi wraca do tego tematu, że po prostu moim zdaniem jest konieczne szukanie nowych patentów albo odgrzewanie już istniejących, ale które wyjście poza ten mainstream, który sobie bardzo ukształtowaliśmy na jakichś takich właśnie określonych procesach. Ja też w czasie tej rozmowy jakoś nie umiałem tego wcześniej włączyć. Dużo myślę o, czytałem jakieś analizy rynku filmowego i co się teraz dzieje z blockbusterami, które no przestają być busterami czegokolwiek. Ciekawe co dalej, ciekawe ile to potrwa, ale to no, wymaga jakiegoś fundamentalnego namysłu, co to znaczy, jak Hollywood nie jest w stanie sprzedać swojego flagowego filmu. I na razie oczywiście odkłada je po prostu do szuflady, pytanie na jak długo tam się zacznie tworzyć jakaś dziura, którą albo wypełnimy czymś zupełnie innym, właśnie szukając takich pomysłów jak jakieś gry oparte na zupełnie innych modelach działania, relacji, biznesu, albo zrobi się po prostu strasznie smutno, bo nam będzie brakować kultury. No, dużo zależy od tego oczywiście, na ile będziemy jakby czynnie mobilizować te przemiany, bo jesteśmy cały czas jakby w procesie i pytanie jak gdyby, czy oddamy pole i nasze życie zamknie się do poziomu Zooma, Facebooka, Google'a i Amazona, czy jednak wyjdziemy poza te narzędzia, te standardy i te formuły i zaczniemy szukać czegoś więcej. Za chwilę dosłownie o tym, jak w praktyce to wygląda z krajowej perspektywy, będą mówić goście Joanny Rożen-Wojciechowskiej. Ja jutro będę rozmawiać między innymi z Liz Rosenthal, która jest kuratorką sekcji VR-owej na Biennale Wenecji. I właśnie też mi się przypomniało, jak powiedziała, a jest to osoba bardzo renomowana, bardzo elegancka i bardzo poważna, jak powiedziała, słuchajcie, ten festiwal w tym roku po prostu był, it was fun, dlatego że w wirtualnej rzeczywistości, w której cały festiwal się odbył i w której wszyscy mogli być kim chcieli,
główna kuratorka mogła po prostu skakać po ścianach i po suficie i po prostu dobrze się bawiła, oprócz tego, że oczywiście festiwal spełnił swoją funkcję ekspozycji dzieł, spotkań z artystami, ale jakby nagle się okazało, że tak jak powiedziałeś o tym, że nagle zdjęto z nas te bariery geograficzne, ale też głównie właśnie w wirtualnej rzeczywistości zdejmuje się z nas też bariery wieku, płci, tego, czy mamy jakieś ograniczenia związane z naszym statusem społecznym. Każdy może być każdym i każdy może być zieloną żabką skaczącą w wiarczacie po ścianach i wcale nikt się z tego powodu nie oburza i potem się zdejmuje tego, ale myślisz sobie, o, wracamy do starego układu, tak? Czyli jednak przygoda nas uratuje. Czyli jednak przygoda i zdecydowanie chyba ta przygoda jest jakimś takim odkryciem wielu środowisk i też jej potrzeba, no bo z kolei to, co powiedział Alek o znużeniu i takim rozczarowaniu tym, że właściwie te wszystkie narzędzia są bardzo mało innowacyjne w sumie, jak się tak nad tym zastanowimy, że być może z tego znużenia gdzieś pojawi się taka potrzeba, żeby ktoś tę przygodę zainicjował. Chcę powiedzieć, że mamy możliwość zadawania pytań w okienku, które nazywa się dla niepoznaki Q&A. Jeżeli wśród osób, które są na naszym webinarze, są takie, które chciałyby zapytać o coś naszych rozmówców, to proszę korzystać z okienka Q&A i zadawać pytania. Ja mam jeszcze takie pytanie, korzystając z tego, że mamy jeszcze kilka minut, że chciałabym Was zapytać o Wasze nie rekomendacje i nie analizy, ale Wasze oczekiwania albo może nawet powiem marzenia o tym, jak chcielibyście, żebyśmy wyszli z tego przejściowego, cyfrowego stanu. Gdzie chcielibyście, żebyśmy się znaleźli, jak już wyjdziemy na drugą stronę? I z jakimi narzędziami w ręku? Ja mogę powiedzieć, że mnie zawsze bardzo interesują instytucje i uważam, że instytucje są ważniejsze od narzędzi, że to jest ta energia po prostu. Też cenię pojedynczych twórców, ale uważam, że taką naprawdę siłą często też jest dobra organizacja, która też, szczególnie gdy mówimy nie tylko o rzeczach o tworzeniu, ale na przykład jakimś uczeniu, propagowaniu jakiegoś podejścia. I mi zawsze od już dawna brakuje nowych instytucji opartych na jakiejś takiej nowej formule dostosowanej do tego nowego świata. Mamy bardzo fajne instytucje, które się przekształcają, niektóre robią to naprawdę dobrze, ale to jednak zawsze jest przekształcenie. I ja trochę czekam na to i właśnie w sektorze publicznym, w który też bardzo wierzę, że to mają być publiczne instytucje, na umownie no był moment, kiedy ktoś wymyślił, że będą biblioteki publiczne, nie te biblioteki jak aleksandryjska, tylko taki model albo dom kultury. No i jeśli by się udało mi obserwować z boku, a może nawet uczestniczyć w wykuwaniu się czegoś takiego, wykutego na bazie tego doświadczenia, z nowym podejściem do relacji, z nowym podejściem do tworzenia, do dzielenia się, do obecności online, no to by była, jak już tu mówię, używam tego terminu, świetna przygoda. A ja, jeżeli mogę do tego coś dodać, chyba nie jestem daleko od tego, od tej wizji, którą roztoczył Alek, ale też wydaje mi się, że to, co ja bym bardzo chciała zobaczyć, to że po tym pierwszym doświadczeniu być może stresu i lęku związanego z jakby koniecznością odnalezienia się w tej rzeczywistości, że my weźmiemy trochę bardziej w swoje ręce te narzędzia i trochę być może z większą sprawczością będziemy do nich podchodzić. I mówię tutaj zarówno o nauczycielach, którzy przecież mogą nauczyć się od swoich uczniów również obsługi różnych narzędzi i programów, z których oni korzystają. Nie muszą jakby być w tej pozycji, w której jakby osoba z autorytetem musi bardzo poważnie używać jakiegoś poważnego narzędzia, którego się nauczyła na szkoleniu i że trochę zaczniemy przy tej technologii wspólnie majsterkować, tak? Bo do tej pory to się odbywało trochę, jakby są instytucje jak FabLaby i inne, które do tego zachęcają, które wciąż są jednak, wiecie, no, dosyć elitarną i wcale nie tak popularną instytucją czy typem instytucji. Ja bym chciała zobaczyć tego więcej, zobaczyć to też po prostu w praktykach, to znaczy w praktykach na przykład nauczycieli i uczniów, w praktykach kuratorów i publiczności, w sensie, żebyśmy wspólnie jakby mieli taką wspólną sprawczość i wspólnie sobie tworzyli ten świat cyfrowy, czy ten ekosystem, w którym będziemy razem tworzyć, uczestniczyć w kulturze i się uczyć. Bardzo bym sobie tego życzyła. Słuchajcie, ogromnie Wam dziękuję za to spotkanie. Słuchanie Was jest zawsze tak inspirujące, że mam ochotę natychmiast wstać i coś wymyślić, i coś nowego stworzyć, i założyć, i robić to razem. Także bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję, a wszystkim bardzo serdecznie polecam
to, co Centrum Cyfrowe robi, publikuje i udostępnia, zwłaszcza w nadchodzących miesiącach, może być to szczególnie cenne. I za dosłownie chwilę, 2 minuty, 3 minuty, 5 minut, zapraszam na spotkanie, które poprowadzi Joanna Rożen-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, z naszymi znakomitymi gośćmi, którzy właśnie opowiedzą o tym, jak się robi innowacje w kulturze w czasie pandemii. Agata Kołacz z TR Warszawa, dyrektor Krzysztof Gierac z Krakowskiego Festiwalu Filmowego i Kamil Bałuch z Instytutu Reportażu, który robi fantastyczne rzeczy. Tak to za parę minut wracamy. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki.